Cześć, cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w League of Legends. Gramy sobie dzisiaj Katariną i idziemy standardowo na mina. Dawno nie grałem tą postacią. Jedynie grałem niedawno jakiś troll mecz w sumie właściwie. Grałem Katariną pod AD i muszę powiedzieć, że jest totalnie beznadziejna. Gdyby tak ktoś kiedyś próbował. I budujemy ją pod AP standardowo, bez żadnych takich dziwnych wymysłów. Tak jak to miałem jakąś wizję ostatnio, właściwie to chyba wczoraj. Nocturne w dżungli, Shen na topa, Leona i Draven na bocie. Draven mi się tak średnio podoba, znaczy całkiem fajna postać, którą kupiłem niedawno, właściwie parę dni temu. I jakoś no, z jednej strony mi podpasowała, z jednej nie. Czegoś mi w nim brakuje, sam nie wiem czego. Całkiem przyjemnie się nim gra, ale nie wiem, coś mi w nim nie pasuje, nie potrafię powiedzieć co. W chwili obecnej zbieram sobie na Nami. Nie wiem czemu naszła mnie na nią jakaś faza. Grałem nią może z raz i wtedy mi się tak średnio podobała, ale nie wiem, czy obejrzałem jakieś gameplaye czy coś na YouTubie i chyba mi przypadło do gustu. Ewentualnie jeszcze może kupię Rengara, nie mam pojęcia. W chwili obecnej mam 3300 IP. Na midzie będziemy mieli chyba Lux. Sami zresztą zaraz zobaczymy, co tu się pojawi. Tak, Lux. Dobra, zobaczymy, jak będzie z nią. Blitz 99. Chyba już ktoś gra w tę grę, że ma Blitz, Blitzcrank. Ojejku. Ojejku. Cóż za damage. Muszę ci wybaczyć, mam telefon. Albo nie, dobra. Później się z tą osobą skontaktuję. Te moje głośniki ściągałem zasięg okropnie. Nie ma sobie miksturkę. Powiem się, że może być ciężko. Chyba nie do końca ogarnia ten przeciwnik. Tak rzuca tu te swoje pułapki. Dosyć interesująco. Mimo wszystko nas leje. No dobra. Damy mu radę. Amumu, cześć. Cześć, Amumu. Ty, on nas zabije zaraz. Ona nas zabije jeszcze. Nie wiem, czemu z nią przegrywam, ale w sumie ona nie ma Ignite'a, to tam nie mam się co bać. Pierwsza krew. Tam Amumu wpadł. Nie możemy się teraz cofać. Trochę było tego szkoda. Dobra, Lux nie ma many, już tam nic nie zrobi. Na dobrą sprawę. Splashowała. Jedynym naszym problemem w teamfightach będzie to, że mamy Amumu. I
i to będzie dosyć niebezpieczne, zważywszy na to, że nie będziemy mogli w żaden sposób użyć naszego ulti. Znaczy, będziemy musieli go używać, ale bardzo ostrożnie. Nie będziemy mogli tak za szybko go rzucać, ani nic takiego. Tak, Stack Revolver chyba myślę, że to. I Gunblade to myślę, że będzie nasza podstawa. Wiecie co, ja może oddzwonię do tej osoby w tym czasie. I na moment przerwę nagrywanie, zaraz do was powrócę, dosłownie za 2 minutki. Dobra, już jestem. Jakoś nie mogę się dodzwonić z powrotem, nic. Trudno. Co, SS? Aha, Nocturne. Co jest, mała? No i cóż, dzięki wam. Myślałem, że będzie gorzej mi szło Katariną, bo dawno nim nie grałem, no ale chyba ewidentnie gram przeciwko solim przeciwnikom, chociaż ta Lux. Nie wiem. Ciężko powiedzieć coś o niej. Jakimś cudem zabiła tego tutaj jegomościa. I tak, kupimy sobie to. Albo nie. Ciężki orzech do zgryzienia. Ewentualnie kupię maskę. To też jest dobry item dla Katariny. A później zainwestujemy w to. No i buty od przebicia magii. Katariną teraz rzadko gram, nie wiem czemu. Nie jest to już... Kiedyś to był mój main, w chwili obecnej nie bardzo. Kiedyś nie bardzo często grałem, właściwie codziennie. Dobra, zgankujemy, bo Katarina bardzo dobrze się też gankuje. Wow! No nie powiem, a nie złe strzały. Count him. Come on, fuck! Oh my god. Znowu ta osoba dzwoni. Dobra, dobiorę tym razem. Oh fuck. Coś nas tu goni. Musimy uciekać. Dała nam trochę przewagę, rzucając to ulti. Dobra. Uciekniemy jeszcze dalej. I jest okej. Katarina po reworku tak mi się aż nie podoba jak kiedyś. Czegoś mi w niej brakuje. Nie wiem, to mam wrażenie, że to ulti zadaje zdecydowanie mniej obrażeń. Ale może to tylko moje takie dziwne spostrzeżenie. To na bocie jest... Dziwi mnie, że nie mają adekary. Dobra, tym razem to odbiorę. Moment. Dobra, już. Ten telefon nawet nie trwał minutę. Mam nadzieję, że wypaczycie. Ale czasem trzeba odebrać. Okej, dobra. Kurde. Cały czas się zagaduje, ewentualnie coś innego robię. Dobra, nie no.
Nie wiem, coś tu działamy. O, fuck. O, fuck. A się wpieprzyłem. Dobra, zabiliśmy ją chociaż. Nie było źle. Mogło być gorzej. Kupimy sobie buty od penetracji. Teraz. Ten i chyba zgarnie zabójstwo. Chociaż. Niekoniecznie. Całkiem ładnie. 3-1. Trochę się tam wpieprzyłem, ale coś tam się udało zgarnąć tych zabójstw. do 8. Soraka to jest bardzo wygląda bardzo apetycznie. Farma 57. Dosyć słabo. Ale nie siedzimy tam na midzie. W chwili obecnej ciągle gdzieś tam podróżujemy od bota do topa. Katryna właśnie jest fajnie tak ciągle gdzieś gankować, jak jest okazja. Bo łatwo nie można zabrać zabójstwa. Na dobrą sprawę jeszcze nie wiem, co rozwijać na tej Katarinie. Ja jej inwestuję w Q i W. Wydaje mi się to najbardziej rozsądne. Dobra. O to mi chodziło. Nie wiem, czy można to uznać za KS, ale chyba by jej nie zabił. Tak mi się wydaje. Wolałem mu pomóc. Dobra, i kupimy tego Hexteka i będziemy na mida z powrotem. Sir Smith. Talux chce się nastakować, ale chyba nie za bardzo poszaleje. Jak tak będzie dalej robić i ginąć? To chyba zaraz będzie po midzie. A, mam za mumu. A, mumu, dobra. Ten idzie w AD, co jest... Nie wiem, to bardziej mi się podoba i pod AP. W chwili obecnej. Co tam jest na topie? No, szans się leje z tym Jace'em, ale on chyba nie ma szans przeciwko niemu. Sens. Dobra, idziemy zgankować. O, fuck. Czy ja mam jakieś mega farta, czy nie wiem, co dzieje, szczerze mówiąc? Kupimy sobie to i będziemy szli w tego Hextech Gunblade. A później kupimy maskę. Maska, która da nam fajny bonus do życia, także bonus do... Znaczy tą ulepszoną maskę, bo już maskę to już mamy. Ojejku, gubię się już znowu w słowach i gadam jakieś bzdury. Dobra, mamy 11 level, teraz już to ulti będzie zdecydowanie lepsze. Wieża sama padnie i idziemy na topa. Ownować dalej. Trzeba się tak... Czy ma ultimate'a? O, cześć, cześć. Cholera.
Wróciłem fajnie ulti. Bardzo fajnie. Dobra, nie będziemy tu zabierać farmy. Chociaż nie powiem, przydałoby nam się trochę golda. Poczekamy może jeszcze momencik na Vampiric Scepter. Brakuje nam niecałe 5 złota. I idziemy na Mida z powrotem. 6-1-3, no może się to jeszcze pogorszyć. Ale póki co się na to nie zapowiada. Draven 10-3, no to mamy pograne. Nafidowane adekery to jest już coś. No tamten bot był zdecydowanie słabszy, no nie wiem. No, nie powinno się brać postaci walczącej wręcz na bota. Nie wiem, czemu gość nie wziął adekery. Nie wiem, po raz kolejny prawdopodobnie. Dobra, ja już tam pędzę na topa. Aha. To jest cała impreza. Cała impreza i cały triple dla mnie. Cześć, baby. A, Jace ładnie... ładnie skontrował moje ulti. Ale uratowaliśmy wieżę chociaż. Tyle z tego dobrego. Tam top. Ten Hextech chyba staniał. Niedługo nas będzie na niego stać. Lux chce się z nami pobawić, ale tu jeszcze jest Master, to chyba nie bardzo. Jesteśmy chętni na taką zabawę. Nie wiem, o co mu chodziło? Nie wiem, jak można się rzucać ze statystykami 1-10 na gościa, który ma 7-1. No, w tamtym momencie 6-1. Ale spoko. To lepiej dla mnie. Idziemy na top, na mida. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie surrender i to nie będzie zbytnio długa gra. Często dostaję prośby od was, żebym zrobił kolejny poradnik do Katariny. Ale w tym momencie nie gram często Kataryną, więc... nie wiem, co jej też budować konkretnie, bo po tym, w tym trzecim sezonie mam też nią grać w Hollywoodie. Podpalony, czy zginie, czy nie? Chyba nie. Nie mam ultimate'a. Niestety. Idźmy sobie. No, tak jak mówiłem, no nie wiem, co jej rozwijać, jakie konkretne też umiejętności po kolei, no ale myślę, że Q i W to nie jest zły wybór. I też nie wiem... też nie wiem, co jej budować. Ale wydaje mi się, że to, co buduję, to też nie jest złe. Dobra, spadamy z tego. Robi się to nieciekawe. Chociaż zużył ulti. Było blisko. Udało się to jakoś przeżyć. Szkoda, że nie walnąłem jakiegoś spowolnienia. Jak już będziemy mieli czapkę Rabadona, to myślę, że będzie już w ogóle tutaj bosko. Uszły topa, no ale Lux się pojawiła. No,
Dobra, idziemy na topa. Lux nie ma many, no i jest dosyć odsłonięta. Stawiam na to, że nie mają wardów. Pójdziemy od tej strony. Chase. Że się złapiemy na kilo czy coś. Niestety, złapaliśmy się tylko na asystę. Och, master. Odciąga. Ale chyba ucieknie. Albo i nie. Po co on się wrócił? What the fuck? Ja stąd spadam, bo nie mam za dużo HP, nie mam jakichś umiejętności też. Dobra, można puścić tego topa. Nie wiem, czy się przeciwnicy w końcu poddadzą, czy nie. Okej. Raven już ma mocne statystyki, 13-3. Dobra, przeciwnicy się poddali. Dzięki wam wszystkim za uwagę, no ewidentnie tam i wszystko spaprał, nie nafidował nasz team. Pewnie jakby były jakieś atakery, to byłoby trochę inaczej, byłoby zdecydowanie trudniej. Ale co, dzięki wam wszystkim za uwagę, do usłyszenia następnym razem, to była gra Katariną. Następnym razem może zagram, nie wiem, może Orianą, tak myślę. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!